Nazywam się Artur Kosowicz i do budżetu obywatelskiego miasta i gminy Połaniec zgłosiłem pomysł na stworzenie aplikacji mobilnej, która ułatwi życie mieszkańcom miasta i gminy. Podstawowymi funkcjami aplikacji będą aktualności, harmonogram wywozu śmieci, kalendarz wydarzeń czy opcja zgłoś usterkę, dzięki której mieszkańcy będą mogli w łatwy i szybki sposób zgłosić uszkodzenie na terenie miasta i gminy. Na przykład jak uszkodzona ławka, chodnik czy niedziałające oświetlenie. Jednak są sytuacje, o których mieszkańcy powinni zostać poinformowani niezwłocznie. Takie jak brak prądu, brak wody czy sytuacje kryzysowe. Przypomnijmy sobie sytuację z roku 2021, kiedy to na terenie naszego powiatu była zakażona woda. Mieszkańcy między sobą musieli informować się o tym, co się wydarzyło. Rozwiązaniem tego problemu jest funkcja powiadomień, dzięki którym samorząd będzie mógł wysłać powiadomienie do wszystkich użytkowników aplikacji. Zachęcam do wzięcia udziału w głosowaniu w budżecie obywatelskim miasta i gminy Połaniec. Chociaż przed mieszkańcami trudne zadanie, ponieważ każdy z tych projektów jest wyjątkowy i zwiększa komfort życia mieszkańców. Jednak jeżeli spodobał się Państwu mój projekt, będę wdzięczny za oddany na niego głos. Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Sołwicka. Do budżetu obywatelskiego złożyłam projekt pod nazwą Doposażenie świetlicy wiejskiej w dzieciach starych. Zadanie zakłada zakup 10 stołów bankietowych i 60 sztuk krzeseł na świetlicę wiejską w dzieciach starych. Mieszkańcy nie mają możliwości i odpowiednich warunków, aby spotykać się w celu integracji społecznej i spotkań wiejskich z władzami miasta. Zakup krzeseł i stołów projektu będą służyć mieszkańcom z dzieci starych i mieszkańcom gminy Połaniec. Zachęcam wszystkich na oddawanie głosów na mój projekt. Dziękuję. Dzień dobry Państwu, nazywam się Paulina Juszczyk-Rogowska. Jestem pomysłodawczynią projektu I Love Połaniec z budżetu obywatelskiego na rok 2023. Projekt zakłada umieszczenie w samym sercu Połańca, czyli na rynku, świetlnego napisu promującego miasto o treści I Love Połaniec. Potencjalnymi odbiorcami projektu będą wszyscy mieszkańcy miasta i gminy Połaniec. Dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorzy, osoby niepełnosprawne, a także turyści odwiedzający nasze miasto. Napis wzorem innych dużych miast będzie promował Połaniec i stanie się atrakcją lokalną i turystyczną, zachęcającą do zrobienia pamiątkowego zdjęcia. Nasz kochany mały Połaniec zasługuje na efektowną i nowoczesną formę promocji na miarę XXI wieku. Bardzo Państwa proszę o oddanie głosu na projekt I Love Połaniec. Drodzy mieszkańcy miasta i gminy Połaniec, nazywam się Natalia Nalepa i jestem pomysłodawczynią projektu Kuchnia Błotna dla dzieci. Zapewne nie jeden z Was zastanawia się, dlaczego błoto. Być może wynika to z faktu, że dzisiaj do głosu doszło pokolenie, które kiedyś samo bawiło się w błocie. Dzieci z lat 80. i 90. całe lato siedziały w grupkach i tworzyły swoje błotne potrawy. Czy pamiętacie Państwo zupę z szyszek i mleczy, albo herbatkę z piasku, albo gołąbki zawijane w liście z farszem błotnym? To było nasze proste dziecięce menu. Dziś tamte dzieci same są rodzicami. Dlatego czy nie pragną dla swoich pociech podobnych wrażeń i doświadczeń? My głęboko wierzymy, że tak. Dlatego tutaj, na placu przedszkolnym, pragniemy stworzyć miejsce, które zainspiruje, które zachęci do eksperymentów, miejsce, w którym każde dziecko będzie mogło rozwinąć swoje naturalne talenty właśnie poprzez kreatywną, swobodną i twórczą zabawę. Kuchnia błotna niesie za sobą mnóstwo korzyści. Rozwija kompetencje społeczne, rozwija komunikację, kompetencje matematyczne, kształtuje wyobraźnię, jak również motorykę małą. Dzisiaj dzieci bawią się dostępnym materiałem, jaki mamy tutaj na placu przedszkolnym. Piasek, woda, dary natury. Lecz my głęboko wierzymy i pragniemy, że dzięki Państwa pomocy już niedługo stanie tutaj profesjonalna kuchnia błotna. Dlatego, jeżeli tak jak my, chcą Państwo stworzyć dla swoich dzieci, wnuków miejsce bezpieczne,
miejsce przyjazne, w zgodzie z naturą, to gorąco zachęcamy do oddania głosu na projekt Kuchnia Błotna dla Dzieci. Dzień dobry, nazywam się Tomasz Kiciński, jestem autorem projektu z budżetu obywatelskiego pod nazwą Lekki Plecak, Zdrowy Kręgosłup. Celem tego projektu jest zakupienie szafek skrytkowo-ubraniowych do szkoły podstawowej w Połańcu dla dzieci właśnie uczęszczających do tej szkoły. Bardzo serdecznie zapraszam do głosowania na wymyślony przeze mnie projekt z budżetu obywatelskiego. Dziękuję bardzo. Witam Was serdecznie. Nazywam się Alina Switek, jestem nauczycielem wychowania fizycznego. Dodatkowo też instruktorem Nordic Walking. Do budżetu obywatelskiego zgłosiłam projekt pod nazwą Nordic Walking – Żyj aktywnie. Celem tego projektu jest aktywizowanie środowiska lokalnego do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. W ramach projektu zakupione zostaną kije Nordic Walking, które będzie można bezpłatnie wypożyczać w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Połańcu. Będą zamontowane tablice informujące o prawidłowej technice chodu z kijami, a także będzie wyznaczona trasa Nordic Walking. Serdecznie zapraszam Państwa do głosowania na ten projekt, do uprawiania Nordic Walking w terenie. Dziękuję serdecznie za uwagę. Nazywam się Jungiewicz Anna. Składałam projekt do budżetu obywatelskiego miasta i gminy Połaniec na rok 2023, który dotyczy stworzenia sensorycznego placu zabaw 7 zmysłów w Połańcu. Dla rozwoju dziecka bardzo duże znaczenie ma integracja sensoryczna. Korzystanie z placu to nie tylko rozwój ruchowy, ale przede wszystkim będzie on stymulował zmysły. Dla każdego dziecka będzie to możliwość zabawy, edukacji i doświadczenia świata 7 zmysłami. Plac sensoryczny będzie stanowił uzupełnienie oferty Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu w zakresie zajęć ukierunkowanych na właśnie integrację sensoryczną. Bardzo proszę o wsparcie tego projektu i oddanie głosów. Dzień dobry, znajdujemy się na Różanym Patio. Witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Małgorzata Sokołowska i jestem inicjatorką projektu o tej nazwie, który startuje w tym roku w programie Inicjatyw Obywatelskich naszego miasta. Jak Państwo widzicie, znajdujemy się na pustym placu, na którego środku jest różany klomb. Właśnie od tych róż wszystko się zaczęło. Poproszę teraz, żebyście Państwo uruchomili swoją wyobraźnię i wyobrazili sobie, jak to być może wyglądać w przyszłości. A mianowicie, chcemy postawić w tym miejscu altanę o powierzchni około 40 metrów kwadratowych ze stolikami, z metalowymi krzesłami, z pięknymi dekoracjami, która będzie służyła do tego, aby odbywały się w niej różnego rodzaju lekcje na świeżym powietrzu dla uczniów naszej szkoły, ale również przedszkolaków i młodzieży. Z tej altany będą mogli korzystać również seniorzy, różne organizacje, stowarzyszenia, a także mogą się tu odbywać inne spotkania według potrzeb mieszkańców Połańca. Dodatkowo całe patio będzie otoczone ławkami parkowymi i udekorowane pięknymi roślinami. W rogach powstaną dwie piękne pergole z pnącymi różami. Patio to będzie właśnie wykorzystywane przez cały rok, ponieważ jak Państwo widzicie, jest to miejsce zacienione ze wszystkich stron, otoczone tutaj ścianami, bezpieczne i kameralne, dlatego będzie mogło służyć przez cały rok, niezależnie od pogody. Koszt tej inwestycji to około 49 tysięcy złotych, a może służyć na lata wielu grupom i wielu pokoleniom. Dlatego zachęcam Państwa do głosowania na projekt Różane Patio. Trzymam kciuki za jego realizację i mam nadzieję, że niebawem się tutaj spotkamy. Dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiam. Małgorzata Sokołowska. Dzień dobry, nazywam się Paweł Laska. Jestem inicjatorem projektu do budżetu obywatelskiego naszego miasta o nazwie Serce dla Połańca. Projekt ten zakłada zakup 3 defibrylatorów AED z kapsułami z alarmem, tablicami i znakami informacyjnymi. Urządzenia te zostaną zamontowane w 3 miejscach ogólnodostępnych. To jest Urząd Miasta i Gminy w Połańcu, Szkoła Podstawowa w Połańcu oraz Zespół Placówek Oświatowych w Ruszczy.
Na miejscu, kiedy nastąpi nagłe zatrzymanie krążenia u poszkodowanego, potrzeba szybkiej reakcji osoby i urządzenia, które pozwoli podjąć pierwsze czynności ratujące życie. Gdyż liczy się każda sekunda do przyjazdu specjalistycznej pomocy medycznej. Dlatego ważne jest, aby w miejscach ogólnodostępnych znalazło się urządzenie AED. Urządzenie to jest bardzo proste w obsłudze, nie wymaga profesjonalnego przeszkolenia. Osoba obsługująca to urządzenie jest cały czas informowana poprzez wydawane polecenia głosowe aż do końca procedury. Projekt ten ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, jak również zwiększenia możliwości ratunkowych w nagłych wypadkach. Mieszkańcy zasługują na to, aby w ratowaniu życia pomagał nowoczesny i niezawodny sprzęt, jakim jest urządzenie AED. Zachęcam więc do oddania głosu na mój projekt. Dziękuję. Dzień dobry, Mariusz Zyngier, autor projektu Stop Kranówka jest deszczówka. Myślę, że ważny projekt, ważny dla nas wszystkich, przede wszystkim dla naszych dzieci. Teraz wszyscy mówimy o tym, żeby oszczędzać wodę, że jest taka powinność, wręcz konieczność. Natomiast my tutaj u nas w małej miejscowości chcemy to zrobić tak naprawdę realnie. Ja mam świadomość tego, że bardzo wiele osób robi to. Właściciele budynków jednorodzinnych mają jakieś zbiorniki, gdzie tą deszczówkę magazynują. Natomiast gdybyśmy spojrzeli na to globalnie, w całej miejscowości proponuję, aby rozmieścić na dobry początek 20 zbiorników 200-litrowych, plastikowych, z całym osprzętem, gdzie będziemy gromadzili wodę deszczową. Ta woda będzie później służyła do tego, żeby podlać, nie wiem, kawałek ogródka, kawałek zielonego przy danym obiekcie lub ewentualnie wykorzystać ją również w obiekcie. Pytanie gdzie? Między innymi tutaj Ochotnicza Straż Pożarna. Strażacy potrzebują wody nie tylko do gaszenia pożarów i oni tutaj jako pierwsi wyrazili akces. Oczywiście Urząd Miejski w Połańcu oraz jednostki, które tutaj w jakiś sposób fajny zawsze współpracują z Urzędem Miejskim, między innymi Środowiskowy Dom Pomocy, między innymi warsztaty terapii zajęciowej oraz świetlice w naszych poszczególnych miejscowościach. Ja będę szczęśliwy, kiedy ten projekt zostanie zakwalifikowany do realizacji, między innymi dlatego, że dzieci będą po prostu, patrząc i obserwując nas dorosłych, uczyły się, w jaki sposób tą wodę można po prostu gospodarować wodą, w jaki sposób można ją próbować troszeczkę zaoszczędzić, nie tylko aby dla nas, ale również dla naszych dzieci i ich dzieci po prostu tej wody było aż w nadmiarze. Przede wszystkim edukacja, natomiast ja mam nadzieję, że ten projekt w przyszłych latach rozwinie się w taki sposób, że inne jednostki, inne instytucje również będą chciały takie zbiorniczki na wodę deszczową mieć w swoich okolicach, na swoim terenie. Dziękuję i zachęcam do głosowania. Dzień dobry, nazywam się Magdalena Wójcik-Sumara i mój projekt zgłoszony do budżetu obywatelskiego miasta i gminy Połaniec to zaczytana ławka. Znajdujemy się w pięknym, zielonym miejscu. Za moimi plecami jest biblioteka publiczna imienia Adama Mickiewicza, a przede mną krzewy, kwiaty, drzewa ozdobne, idealne miejsce, żeby choć na chwilę tutaj można było usiąść, odpocząć, a może i poczytać książkę. I tu idealnie wpisuje się w ten scenariusz zaczytana ławka, która swoim wyglądem przypomina rozłożoną książkę, bogato ilustrowaną. Nasza ławka byłaby zaprojektowana specjalnie z myślą o pięknym mieście Połaniec i oczywiście naszej bibliotece. Każda osoba, która usiądzie choć na chwilę na naszej ławeczce, będzie mogła posłuchać książek mówionych, ponieważ ławka ta, oprócz tego, że będzie elementem wyposażenia, elementem praktycznym, będzie również pełniła rolę kulturotwórczą jako baza audiobooków do bezpłatnego pobrania dla każdego. Zapraszam do głosowania i dziękuję bardzo za uwagę. Cześć, nazywam się Piotr Malczyk. Jestem pomysłodawcą projektu obywatelskiego, który zakłada zakup i umieszczenie w parku na ulicy Żapniowskiej nieopodal kościoła 4 betonowych zewnętrznych stołów do gier w szachy, warcaby i młynka oraz przy każdym z nich 3 siedzisk dla grających i 1 wolnym miejscu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Celami zadania jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom, jak i odwiedzającym Połaniec, miejsc do spędzania czasu na świeżym powietrzu w atrakcyjny i relaksujący sposób. Stoły do gry mogą być wykorzystywane nie tylko do gry w szachy, warcaby i młynka, ale do różnych innych gier planszowych i karcianych, przeniesionych z domu, a nawet celu organizacji rodzinnych pikników.
Stoły do gry pod chmurką mogą być wykorzystywane również jako pomoc dydaktyczna przez nauczycieli wychowania przedszkolnego, wczesnoszkolnego i wychowania fizycznego. Zapraszam wszystkich do oddawania głosów na mój projekt. Dzień dobry. Szanowni Państwo, pierwsza edycja budżetu obywatelskiego miasta i gminy Połaniec na 2023 rok okazała się sukcesem. Złożonych zostało 20 projektów, z czego 12 przeszło do etapu głosowania. Głosowanie rozpoczyna się 24 października i potrwa do 6 listopada bieżącego roku. Pomysłodawcy okazali się niebywałą inwencją i kreatywnością. Należy pamiętać, że każdy mieszkaniec może oddać tylko jeden głos i że w głosowaniu mogą brać udział również dzieci. Serdecznie zapraszam wszystkich do głosowania. Dziękuję.